sobotnim meczu z Pogonią aż 5 legionistów będzie zagrożonych wykluczającą żółtą kartką. Trener Jan Urban zapowiada jednak, że nie zamierza nakłaniać piłkarzy do bardziej zachowawczej gry. Nie można grać myśląc o tym, że ktoś może dostać żółtą kartkę w ferworze walki i po prostu się o tym zapomina. Natomiast na pewno uczulę, żeby nie było żadnych głupich żółtych kartek. Mam tu na myśli gdzieś faul na połowie przeciwnika, na połowie boiska, czy też kartka za dyskusję. To tak. Świadomy wagi sobotniego meczu jest również Artur Jędrzejczyk. Obrońca Legii Warszawa pamięta jednak, że spotkanie przy Łazienkowskiej będzie dla kibiców meczem przyjaźni. Oczywiście wiemy, że mają zgodę i to jest mecz przyjaźni, ale my na boisku mamy swój mecz i będziemy walczyć, tak jak mówię, no, jak z każdym rywalem. Do zajęć z drużyną podczas czwartkowego treningu powrócił Bartosz Bereszyński. Zmagający się z problemami w pachwinie, Dixon Czoto przez cały czas truchtał dookoła boiska. Podczas zajęć legioniści skoncentrowali się na uderzeniach na bramkę. Przy dośrodkowaniach celnością wykazywali się przede wszystkim Dominik Furman, Jakub Wawrzyniak i Janusz Gol. Na koniec zajęć piłkarze podzielili się na dwie grupy. Jedna kontynuowała trening strzelecki, a pozostali ćwiczyli stałe fragmenty gry. Choć Duszan Kuciak wybronił parę bardzo trudnych uderzeń, to przy kilku strzałach musiał skapitulować. Piątkowy trening będzie zamknięty dla mediów. Po jego zakończeniu piłkarze udadzą się na przedmeczowe zgrupowanie.